Podcast dla uczących się polskiego Polish with John. Cześć, witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę pomóc wam w nauce języka polskiego. W Polsce jest wiele ciekawych galerii. W wielu z nich można zobaczyć obrazy i inne dzieła sztuki. Są też galerie, do których chodzi się na zakupy czyli centra handlowe. Dzisiaj opowiem Wam o nich. Kiedyś dużych sklepów było bardzo mało, potem zaczęło ich przybywać i były coraz większe. Obecnie największe centrum handlowe w Polsce nazywa się Manufaktura i jest w Łodzi. Ma 110 tysięcy metrów kwadratowych, to jest 16 boisk piłkarskich. W każdym większym mieście w Polsce jest nawet kilka galerii handlowych. Co można kupić w galerii handlowej? Prawie wszystko. Zazwyczaj jest tam supermarket, w którym można kupić bardzo różne rzeczy w niskich cenach. Są też sklepy z odzieżą, elektroniką, a nawet sklepy zoologiczne. Można napić się tam kawy albo zjeść obiad, bo w takich centrach są kawiarnie i restauracje. Często jest też kino, a nawet siłownia i poczta takie małe miasto w mieście. W Katowicach, w galerii, jest nawet mały teatr. Wiele osób lubi robić zakupy w galeriach, bo wszystkie sklepy są w jednym miejscu. To bardzo wygodne. Nie zawsze jednak szybkie. Często ludzie spędzają dużo czasu, wybierając nowy telewizor, czy przymierzając ubrania. Robienie zakupów to nie zawsze jest łatwa sprawa. Wiele sklepów zaprasza i zachęca promocjami. Trzeba uważać, bo łatwo wydać bardzo dużo pieniędzy. Galerie są drogie. Jeśli ktoś chce zrobić zakupy tanio, to powinien iść gdzie indziej. Jest wiele innych sklepów z dobrymi ubraniami i innymi rzeczami w różnych miejscach miasta. Jeżeli jest ładny, słoneczny dzień, to lepiej spędzić czas w parku. Niż na zakupach. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie lepiej poznać słowa, które pojawiły się w tym odcinku, zapraszam na mojego bloga joannesokulus.com albo polishwithjohn.com. Znajdziecie tam cały zapis odcinka oraz dodatkowe ćwiczenia. Aby utrwalić trochę gramatyki. Zapraszam już niedługo na kolejny odcinek Polish with John. Trzymajcie się zdrowo.